I witam was bardzo serdecznie Adam, w kolejnym... It's David. Nie krzycz na you in mnie! The building? Just entered the lobby. Sorry to pull you out of sick leave so soon, but we've got a situation. A break-in at our Milwaukee Junction factory. Meet me at the helipad. I have to see Pritchard first. No właśnie. Something's wrong with my retinal enhancement. Właśnie chciałem to powiedzieć. Frank's on the second floor in the tech lab. Make it quick. People's lives are at stake. O co chodzi z tym, że tam powiedział, że to cud? Ludzkie ciało nie jest zbytnio skore do tego, ludzkie DNA, żeby przyjmować tkankę cybernetyczną. W sensie wszelkie te cybernetyczne łapy teraz, co mamy, wszystko to, to nasz organizm odrzuca. I firma, dla której pracujemy jako ochroniarz, wydaje specjalny lek, który sprawia, że otumania jakby pewne części DNA. Przez co właśnie ciało nie odrzuca tych biomechanicznych części. Lek ten oczywiście jest dosyć drogi, ale ludzie powinni sobie dać na, być w stanie na to pozwolić. To jest jeden z środków utrzymania całej tej firmy. Leki, można, to działa w taki sposób, że jeżeli utraciłeś kończyny w przypadku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, sąd wypłaci ci darmowe dostawy tego leku. Gorzej z ludźmi, którzy niestety z własnej głupoty, na przykład sami spowodowali wypadek i stracili te ręce, to może mają te biologiczne łapy i wszystko, ufundowane przez coś pokroju tutaj NFZ, niestety nie mają tych leków. I albo jak Dr. House będą mieli niesamowity ból w kończynie sztucznej, albo będą korzystać z tych leków, które dosyć będą drogie. I dlaczego to jest takie ważne? Ten ból nie tyle jest niesamowicie silny, organizm może spowodować automatyczne zamknięcie funkcji mózgu, jeżeli za dużo biomechanicznych części będziemy mieli w ciele. Dlatego fakt, że my jesteśmy niemalże całym robotem i przeżyliśmy, to dlatego ten facet powiedział, że to jest cud, ten lekarz. I radzę zauważyć ten element. Potem domyślicie się, o co chodzi. O, są właśnie takie no e-booki, które zbieramy i 370 expa zdobyliśmy. Uczony. Cześć, śmieciu. W mordę chcesz? Ja wiem, że chcesz. Każdy chce. No, Final Fantasy 27. No, czemu nie? Taki fajny żart ze strony twórców. No bo tych Final Fantasy już chyba mamy 15, to czemu nie 27? Square Enix. To jest takie urocze. I ten klucz francuski cybernetyczny. Chociaż nie jest aż tak cybernetyczny, fajnie wygląda, taki niebieski. I to jest motor z, chyba z pierwszego Deus Exa. Tak wyglądały chyba w jednej cutscence. Coś takiego pamiętam. Tutaj na górze możecie zobaczyć takie strzałeczki są w prawo, to jest moja stamina. Ona jest bardzo krótka, nie dziwcie się, właśnie taka ma być. Witaj, śmieciu. About time. What happened? You get stuck in an air duct on the way over? To jest żart pod to, że będziemy się skradać tak często. Something's wrong with my retinal display. Can you fix it? If it's what I think it is, probably. Of course, it might still. Looks like your left and right imaging processors weren't completely in sync. But don't worry, your Sentinel health implant will kick in soon, repairing any damage that might have caused. Your retinal display should be fine now. Its recognition software won't be picking up hostiles yet, but you should be seeing radar and targeting reticules. Biomedical data too, if you're in pain. Right. We done here? Because Seraph is waiting for me at the helipad. I know. Radicals have broken into our manufacturing plant and taken hostages. Maybe this time you'll actually save people. O, i mamy opcje dialogowe, zignoruj. Masz szczęście, że puszczę ten tekst pomimo uszu, to by było na tyle. Jeśli coś ci nie pasuje, powiedz mi to. Nie. Lucky for you, I'm gonna ignore that comment. We're done here. Tak, w dużej mierze w kwestii rozmów tutaj z ludźmi będziecie mogli zobaczyć, jakie są moje postawy wobec różnych tekstów. Tutaj jest oczywiście zajebisty element używania perswazji przy... Perswazji? Nie, to nie nazywa się perswazji. Retoryki przeciwko osobom, żeby ich przekonywać. Jak się zapisywało? Opcje? Chcę to zobaczyć. Czułyśmy się... Klawiatura. Szybki zapis. Maskowanie? Nie. Where is Spencer, kurwa? F5 najwyraźniej musi to być. The fuck? Powinna być ta opcja.
Tak, F5. A F6 to pewno wczytanie, ale F5, dobra, to jest najważniejsze. Drzwi nie są otwarte, klawiatura użyj. Poziom drugi, niestety. Dobra, jeszcze mogę się... Nie, niestety. Tak, wszystkie nasze umiejętności będą w takim specjalnym drzewku wyposażenie szczepy, to się nazywa. Jest tak, że mamy je, te wszystkie szczepy, jakie tu są, to nie jest tak, że my odblokowujemy i nagle się z dupy pojawiają w naszym ciele, one są cały czas. Tylko po prostu, żeby nas nie zabiło jednak to... Żeby nas nie zabiło to nagłe zmodyfikowanie naszego ciała, pewne szczepy zostały w naszym ciele jeszcze wyłączone. I potrzeba po prostu troszeczkę czasu, czyli po prostu expa w tej grze, żeby je odblokowywać po czasie. Almost there. Good. Because SWAT's about to turn this into a PR nightmare. Meet me in the chopper. I'll brief you as we go. Megan Reed, jedna z najwybitniejszych specjalistek w tej dziedzinie, czyli nasza dziunia. Jednak ona na pewno żyje. Tak, kim są radykałowie? Radykałowie to, mówiąc wprost, to są ci zwolennicy tego, że nie żadnych modyfikacji, niczego. Tylko to jest tak, to jest partia polityczna, która walczy po prostu z nami. Tylko są oczywiście fanatycy, którzy za nimi idą i po prostu mordują właśnie tych ludzi w tych firmach, to jest jako terroryści. Tylko oczywiście partia polityczna nie ponosi odpowiedzialności za to, co się dzieje. No, to tak jakby Watykan miałby ponosić odpowiedzialność, chociaż powinien, za to, że na przykład w jakimś kraju pseudokatolickim palą czarnoskórych ludzi, no nie? Wiecie, o co chodzi. Welcome back, Jensen. Didn't think we'd see you around here for a while yet. You know how it goes, man. Ja mówię Jason, jest ładnie. Don't I know Duty it? Calls. I was in my wings at to the top of the Renaissance Center when I got the 911. Jeżeli nie zapomnę. 6 months is a hell of a short time to come back from the dead. You sure you're ready for this? Sugerujesz coś? One way to find out. Nie mam powodu, żeby coś agresywnie dać. The boss is already on board, arguing with the DPD's tactical response team. They've got the plant surrounded, but Mr. Seraph wants you to go in first. Are you all set here? Because the sooner we take off, the better it will be for everyone. Pewnie, że jestem gotowy. I'm ready. Great. Then let's get airborne. Tutaj bardzo szybko nas do rozgrywki wciskają. Ale ta kurtka jest niesamowita. To jest najlepsza postać w całego... Znaczy nie, w Deus Ex Invisible War wolałem moją postać, którą sobie ustawiałem na Grymasa. Bo opcje dialogowe jego były genialne. Ale jeżeli chodzi o taką scenariuszową postać, która sama już ma wytyczone dialogi i charakter, który pokazuje nam w cutscenkach, to tak. Jensen jest tutaj epicki. Można spekulować jeszcze, że bohater z pierwszego Deus Exa, tego pierwszego, ale to tak dla, bardziej dla fanów. I don't want the crowd seeing you go in. Fine. As long as she pulls you up the minute I'm gone. So what am I looking at? Widzicie, cały jesteśmy w robotach. Nie jesteśmy ciałem już w ogóle. The same purists who've been firebombing limb clinics all over the country. Limb to jest kończyna. I don't think it's a coincidence they tak więc fajna nazwa dla kliniki, która tworzy biomechaniczne łapy. Who's on point for these guys? Adam. I know you and Megan were once. Who is on point for these guys? Goes by the name of Sanders. That's him there. He's an augmented Adam, so he can't be one of the mercs who attacked us, but he did know exactly how to get inside our plant. All right, so how do you want me to handle this? First priority is the Typhoon. I'm keeping SWAT out until you've secured it. As far as rules of engagement go, I'll defer to you. Lethal or non-lethal? Neutralizować. Bo wtedy dostaniemy... I'm not looking to start a firefight in there, just neutralize them. Dostaniemy okay. Paralizator, najlepszą broń w grze. Just make sure those bastards don't wake up and warn their friends. You remember what it's like in there? A lot of tight enclosed hallways. But the labs themselves are pretty open. High ceilings. So, do you want something you can use from a distance? Or up close? Na dystans dostaniemy pistolet na krótki dystans, to będzie pistolet ogłuszający, to jest paralizator, po prostu podchodzimy, cik, i koleś upada, bo go porazi prąd. Na dystans będzie karabin obezwładniający z odsypiającymi strzałkami, jednak przeciwnicy za pomocą tego będą szybciej wstawać niż po elektrycznym.
Tak więc pistolet ogłuszający. O właśnie. Jest, strzałki do pistoletu obezwładniającego. Pritchard will tell you more as you go in. I've got him running comms. Terrific. Anything else? Keep your eyes open for hostages. Free them if you can, but the Typhoon is your number one priority. We developed it for the Alphabet agencies, and if we don't deliver it to them intact and still a secret, well, I'm sure you'll get the job done right. Chodzi po prostu o to, że nie spodoba się to tej partii przeciwnej, że robimy dla wojska biomodyfikowane bronie. Modyfikowane cybernetyczne bronie jak ten Typhoon, no bo to jest idealny argument, żeby wzbudzić nas przeciwko ludowi, no nie? Tu jest zajebista walka polityczna. Na koniec gry dam moje takie przemyślenia, jakie są moje spostrzeżenia na temat takiej przyszłości. Bo tu naprawdę to daje... To jest gra o przemyślenia, a nie kurde pseudo-psychologiczna gierka indie, gdzie kurde kostkami skaczemy, hashtag Thomas was alone. Okej, okay, info i ustawiam... Dobra, jest pistolet strzałkowy. I ten pistolet obezwładniający, takie główienko się wydaje. A gdzieś zrobię... I już leży. Wszystko leży. Wszystko umiera i może tylko leżeć. Czemu nie mogę zapisać? Okej, przepraszam za to cięcie. Zorientowałem się, że mikrofon nagle się wyłączył. Kabelek się trochę obsunął. Dobra. No. Let's go for the party. Jak się hostlowało broń? Ha, dobra, dobrze pamiętam. Jesus, finally. What's your boss hiding in that plant that's worth putting your own people's lives at stake, huh? Coś, co zabiera życie innym ludziom. Ale oni zajebiście wyglądają. Oni wyglądają jak z Half-Life'a żołnierze. No i oczywiście element, który na pewno się nie spodoba. Ta gra nie jest... Idziemy rozpierdolać! Nie, to nie jest coś jak Royo by pokazywał. Chociaż główny bohater wygląda trochę jak Royo, jakby się tak trochę upić. Nie, w tej gierce skradanie i jeszcze raz skradanie. A gdyby jeszcze ktoś pytał, to jeszcze raz skradanie. Tak, pasek umiejętności. Tutaj są praxisy, tak się nazywa to urządzenie. Znaczy takie jakby dane, które pozwalają nam odblokować wszczepy. Tell me you're the guy we've been twiddling our thumbs waiting for. SI Security. Name's Jensen. Jensen. Yeah. I thought I recognized you. Used to be on team 2 till that Mexican town thing went down. I gotta say, you're the last person I pictured taking orders from a CEO. Things change. Not always for the better. Feel like getting in there and doing whatever it is your boss wants you to do? Because maybe then we can do our job. Śmieć. Śmieć, głupi śmieć. Frajer, okej, okay, ustawiam się w innej pozycji. Informacja. Tell on these purists. How much you got? How much you want? Ilu? How many am I looking at down there? Hard to say. We spotted 3 in the courtyard. Maybe half a dozen inside, but that's a sketchy estimate at best. Kurde, mikrofonie. No. Off your telecams. That shouldn't be possible. I told Seraf to make sure Pritchard overhauled the system. Well, someone inside must be tech savvy, because all we're seeing is a loop. For all we know, there could be 5, 10, or 3 dozen perps in there. No właśnie. Żądania. They communicate any demands yet? Not yet, but I get the feeling they're not that organized. Most of the guys I've seen look like street bangers and thugs. The kind who get their jollies trashing equipment. You ask me, is the man in charge you have to worry about? I przywódca. The leader's name is Sanders, right? What's his story? Zeke Sanders. We're running background on him now. Looks like he fought 2 tours in the Gulf. One of them on a recycled military bill. You mean he's augmented? Seraph told me he's not. He used to be augmented. Says his augs made him do evil shit, so he ripped him out. Now he's got a whole crew of gullible street kids listening to his crap and ready to die for him. Or kill. No. I think I've heard enough. You sure? Wouldn't want to make your boss unhappy. O zakładnikach. We've got people Wiem, inside. Że to jest nudne, ale niektórzy widzowie lubią to. Yeah. I to są zajebiste dialogi. Ja na spokojnie będę robił ten let's play. She said the hostages are being held in an office near the assembly labs. Makes sense. The workers were setting up for a production run, so they'd have been concentrated there. You know more about that than I would. Anything else? Plan. You look pretty dug in up here. What's the React team plan? We got Alpha as point and Bravo as wing, both standing by to breach the target.
We're coordinating from here, but until your boss gives us the go-ahead, we're just holding our dicks. Realistically, how much time do I have before any shooting starts? According to protocol, none. According to your lawyers, the sooner you get in, the sooner we can hose this powder keg down and call it a day. No właśnie. I got it from here. Sit tight. Wait for Seraph's signal. Like we got a choice. No właśnie, czemu nie chce ich nasz szef wepchnąć ich do... środki przeciwbólowe. To jest chyba plus 50 do życia. Może jak... Tak, nie, 25. One są cały czas, więc nie ma tu problemu, że tego użyłem. Nie jestem głupim zagrajmerem. Ja tą gierkę już przechodziłem. Kilka razy nawet. Jensen, it's me, Pritchard. Where are you? On a roof overlooking the plant. Good. Your point of entry should be through shipping and receiving. Should be, Francis. The hell does that mean? We have an employee entrance there, heavily guarded by purists, no doubt. So, if you're not a fan of the frontal assault, I suppose you could try accessing the building's roof. No właśnie. Za odkrywanie różnych takich innych możliwości przechodzenia i takich innych barierów dostajemy punkty. Dlatego ja będę wykorzystywać wszelkie takie drogie ścieżki, żeby po prostu expa zdobywać. Chyba logiczne, prawda? Okej. Okay. Najlepiej... Whoops! Spy! Gentlemen! Spy! Nie, tu nie ma? Idź sobie! Bo cię zgwałcę. Zapomniałem, że on tam jest za rogiem. Muszę patrzeć na mój radar. Mój radar pokaże mi... Moje wszczepy pozwolą mi patrzeć przez ściany. Okej, okay, cofamy się. Zaraz mu w dupę wsadzimy. I będzie fajnie. Wsadzenie w dupę zawsze było przyjemne. Strażnicy. Przytrzymać, przepraszam. Getting too close to any guard is a risk. You're better off staying far away from them. Co ty gadasz? W mordę mu jebnę. Mamy dwa rodzaje... Patrols and time your moves accordingly. If you can avoid it, it's generally better not to engage them. Sure, a lone target may be tempting, but you never know. Backup might be right around the corner. To jest dobre wsparcie tutoriala. If you have no other choice, try taking out your targets silently. By moving up behind them and tapping the takedown button to put them to sleep. Killing them is a more permanent solution, but also involves making more noise. To do it, simply hold the takedown button. Whether you kill or stun, all takedowns burn up energy. If your energy bar is empty, you will not be able to use your augmentations. You can, however, replenish your energy cells through the consumption of nutrients. Regardless, don't leave bodies lying out in the open. If they are found, an alarm will be called in. So grab them and drag them out of the way. Tyle w temacie. Nie muszę nic tłumaczyć. Laska zajebiście opowiedziała, jak tu rozgrywka jest prowadzona. W mordę! Będę w ten sposób nokautować, bo oni wystarczająco długo śpią i nie ma w tym żadnego problemu, a nie obudzą się na pewno... weź wszystko. Nie obudzą się na pewno, jeżeli... Chodź tu. Jeżeli ich wciśniemy w jakieś kąty, z których nie będą mogli wyjść. W sensie jakieś, wiesz, szyby wentylacyjne, coś w tym stylu. To oni się z nich nie wyciągną. Bo po prostu zgliczuje się ich postać i nie wyciągną się stamtąd. Tak więc jakby... No tak jak teraz jest ustawiony, to on już nie wstanie. Co do zabijania? Szczerze nie jestem fanem zabijania. Nie jestem naprawdę fanem zabijania. Tam sobie górą przejdziemy, bo tam jest sekretne przejście. Nie jestem fanem zabijania, ponieważ no tak jak Laska powiedziała, robi to hałas, tam niby postaci już nie wstaną po tym. Wieczny sen zapadnie w ich ciałach. Ale jednak no spowoduje to hałas i będą... Nie ma nawet sensu przeciągać ciało, bo oni zdążą już przyjść. Plus... Pytanie, czemu mi energię zabiera? Czemu to jest umiejętność specjalna w mordę strzelić? Otóż... nasze plazmidy, znaczy plazmidy, ciągle z Bioshockiem mylę, nasze neuroprzekaźniki i inne takie pierdoły sprawiają, że no, energia jest po prostu potrzebna do tego, żebyśmy...
żebyśmy zajebiście potężnie potrafili pieprznąć przeciwnikowi, bo się te mięśnie napinają. Przecież mogę się wspinać, co wy pieprzycie. O. Ło! Dobra, może najlepiej ich stakedownujemy. Dobra, skradanie się. Co jeszcze chcesz powiedzieć? Dlatego ta energia jest zużywana, bo to jest napięcie mięśni ponad ludzkie normy. No, skradanie, no co można powiedzieć, to jest raczej tutorial, ten element tutorialu był raczej dla dzieci z ilorazem inteligencji chleba. Dzień dobry, proszę się usunąć. Dobra, musimy poczekać tak, żeby jeden i drugi... O, dobra. W mordę! To nie jest tak, że oni są ślepi czy coś, to po prostu jest element zwany field of view. No i jeżeli field of view przeciwnika jest jakiś taki, wiecie, mniejszy, no to wiadomo, no nie zobaczy, no nie? Tu nie ma, że kiepska grafika. To ciąganie ciał jest piękne i ubóstwia mnie po prostu. Dziękuję. Dawaj swoje fanty, amunicję do pistoletu 10 mm. W ogóle ustawmy sobie pistolet pod... cholera, jak to się ustawiało? 3, 2, 1 i w ten sposób. Pyk. Dziękuję. Przeładujmy przy okazji. Ten szczur szczeka tam na dole. Bo zobaczył chleb. A ostatniego najlepiej sobie stakedownujemy, żebyście mieli zabawę. O, widzicie? Dojrzał nas. Dobrze. Chodź tu. Kroczusiu. To nie był dobry pomysł, żeby go tu trzymać, ale co tam? Paralizatorkiem go weźmiemy, jakby co. On ma dosyć duży zasięg. Dobra. Obróć się, kasztaniku. Dziękuję. Widzicie, jakie to jest epickie? Za chwilę zaraz unicestwię tego psa. O, i jest już i tak 10 minut, to pójdę unicestwić psa i zaraz się zobaczymy w kolejnym odcinku. Tak więc do zobaczenia, na razie, pa.